Dzień dobry Państwu. Witam Państwa dzisiaj w rozmowach na temat negocjacji, a dokładniej na temat mojej nowej książki, która jest jeszcze ciepła, wyszła dopiero co z drukarni. I chciałbym omówić dzisiaj bardzo ważny temat, od którego zaczynam tą książkę. A temat ten dotyczy definicji procesu negocjacji. Na pytanie, co to są negocjacje, czy czym są negocjacje, od uczestników treningów negocjacyjnych, studentów na uczelniach, gdzie wykładam, czy innych rozmówców otrzymuję bardzo różne odpowiedzi. Jedni mówią, że jest to ostatnie 10 minut rozmowy, w której ustalają warunki handlowe. Inni mówią, że jest to proces dochodzenia do porozumienia. Inni podają jeszcze inne definicje. Jak okazuje się, jest duży rozgardiasz w zakresie rozumienia procesu negocjacji. Również wśród profesjonalnych szkół sprzedażowych i negocjacyjnych, które uczą tych procesów, nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy jednoznacznej definicji. Dlatego w pierwszym rozdziale tej książki, książka się nazywa Profesjonalne negocjacje, psychologia rozmów nie tylko biznesowych, zająłem się moim rozumieniem właśnie tego, czym jest proces negocjacyjny. No właśnie, czym są negocjacje? Wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, w której jakieś zaszłe zdarzenia, źle rozpatrzona reklamacja czy jakieś anse osobiste decydowały o tym, że siła negocjatora była znacząco mniejsza. Oczywiście działało to również w drugą stronę, w sytuacji, kiedy kontrahenci mieli ze sobą dobrą przeszłość, przeszłość dobrej współpracy, również działało to bardzo pozytywnie. To oznacza, że proces negocjacyjny zaczął się dużo, dużo wcześniej. Zastanówmy się również, dlaczego wiele osób woli współpracować ze znanymi, dobrymi markami, z firmami, które mają dobre brandy. Dlaczego te dobre brandy są w stanie osiągnąć w procesie negocjacyjnym, w procesie sprzedażowym, wyższą cenę albo mają lepsze warunki umów handlowych z tego typu klientami. To w takim razie, jeżeli tak się dzieje, że przeszłość decyduje o tym, co dzieje się dzisiaj na spotkaniu, to być może to oznacza, że ten proces negocjacyjny, pomimo faktu, że teraz siedzimy tu na spotkaniu i rzeczywiście rozmawiamy o konkretnych warunkach tej umowy, zaczął się miesiąc, rok czy 10 lat wcześniej. O tym piszę w pierwszym rozdziale, jeżeli chcecie Państwo się dowiedzieć na temat mojego sposobu myślenia o procesie negocjacyjnym, zapraszam do zakupu tej książki. Bardzo dziękuję. W następnych odcinkach będziemy omawiali kolejne rozdziały.